Minęła osiemnasta. Na wiadomości ze świata AI zaprasza Mateusz Chrobok. Witam w specjalnym wydaniu najświeższych wiadomości ze świata sztucznej inteligencji. AI Act, czyli największa na świecie regulacja sztucznej inteligencji, została przegłosowana przez Parlament Europejski. Od teraz będzie można choćby poskarżyć się na źle działający czy na przykład dyskryminujący model, ale tak naprawdę niewiele to zmienia, bo do pełnego jego wdrożenia jeszcze daleka droga. Zajmijmy się więc ciekawszymi tematami. Elon Musk postanowił pozwać OpenAI. Za co? Uważa, że spółka odeszła od deklarowanych przez siebie od początku ideałów i wprowadziła w błąd inwestorów. Początkowo obiecywała, że chce stworzyć otwarto źródłową sztuczną inteligencję, aby pchać do przodu rozwój ludzkości, a nie tylko generować zyski. Warto zresztą przypomnieć, że Elon był jednym z największych sponsorów OpenAI na samym początku jej działalności. W pozwie więc domaga się udostępnienia publice wszystkiego, co spółka stworzyła, w tym najświeższego modelu GPT-4. Przejechał jeszcze prętem po kratach na Twixerze, twierdząc, że wycofa pozew, jeżeli OpenAI zmieni nazwę na ClosedAI. Nie powiem, nawet nie rozbawiło i w tej kwestii dość trudno się z Ilonem nie zgodzić. Sam Altman jednak nie pozostał mu dłużny i nie schował głowy w piasek. W opublikowanym oświadczeniu OpenAI przywołuje historię swoich początków. To Elon miał namawiać ich do pójścia od początku znacznie grubiej, niż początkowo planowali, i ustalenia sobie jako cel stworzenia AGI, czyli sztucznej inteligencji ogólnego zastosowania, co jest nie lada wyzwaniem. Po pewnym czasie dotarło do zarządu OpenAI, że jest to finansowo nie do udźwignięcia, nawet z pomocą Elona, bo wymaga miliardów dolarów finansowania rocznie. W tym miejscu pojawił się pomysł przejścia na model for-profit i zarabiania na produktach, aby finansować dalszy rozwój. Dogadać się jednak nie udało. Musk namawiał ich do połączenia z Teslą, do czego jednak nie doszło, więc postanowił na własną rękę tworzyć konkurencję dla zamkniętych modeli wielkich korporacji. Tu jednak pojawia się haczyk. Z treści oświadczenia wynika poniekąd, że OpenAI od początku wiedziało, że zacznie jako promotorzy otwartości, aby przyciągnąć najlepszych ludzi z rynku, a potem, czym bliżej będzie celu, czyli stworzenia AGI, tym mniej otwarte będą ich dokonania. Mowa też o wykorzystaniu ich odkryć przez choćby Google, co przy takiej dysproporcji wielkości spółek byłoby dla OpenAI końcem istnienia. Nie dziwię się więc, że niektórzy czują się oszukani. Ciekawie też jak wyglądają kwestie podatkowe, bo organizacje non-profit na pewno korzystają z wielu benefitów w Stanach Zjednoczonych. Skoro od początku była to jedynie przykrywka, to być może IRS, czyli ichnia skarbówka, uzna to za nieco zbyt sprytną optymalizację podatkową i zacznie zadawać wiele pytań. Ale to nie jedyne wiadomości płynące z obozu OpenAI, chociaż chyba woleliby, aby one nie wypłynęły. Pewien użytkownik Reddita postanowił w Bingu poszukać informacji na temat nieistniejącego jeszcze oficjalnie modelu GPT-4,5 Turbo. No i okazało się, że Bing zindeksował wpis na blogu OpenAI w tym temacie. Co nowego? Niewiele niestety można się z niego dowiedzieć. Wersja 4,5 ma dysponować 256-tysięcznym kontekstem, czyli dwukrotnie większym od obecnie dostępnej wersji czwartej. A jego wiedza o świecie kończyć się ma na lipcu obecnego roku. Albo... Nie, bo w sumie to tylko plotki, albo nawet zwykła pomyłka. Z czasem okaże się, czy te informacje mają jakieś potwierdzenie w rzeczywistości. Co jednak zostało już oficjalnie zaprezentowane, to Sora, czyli model generujący niesamowicie realistyczne wideo z tekstu. Ilość detali jest wręcz porażająca, na tyle, że nawet Will Smith postanowił zjeść spaghetti przed kamerą i wrzucić nagranie na Instagrama. Jednak, kiedy większość świata się zachwyca, to pewne osoby zaczynają zadawać niewygodne pytania. Tak było na przykład w trakcie wywiadu The Wall Street Journal z Mirą Murati, chief technical officer OpenAI i kiedy zapytano ją, na jakich danych model był nauczony, dość pewnie stwierdziła, że tylko na takich ogólnodostępnych albo takich, co do których posiada licencję. Gdy redaktorka dopytywała dalej, czy mowa na przykład o filmach na YouTubie, Facebooku, Instagramie, to Mira jakby nie do końca wiedziała, co odpowiedzieć. I stwierdziła, że nie jest pewna, przypominając jedynie kilkukrotnie, że na pewno były to dane dostępne publicznie albo licencjonowane. Cóż, pozostaje nam uwierzyć w takim razie na słowo i nie drążyć tematu. Jak widać, prawo kolejny raz nie nadąża za rozwojem technologii i przypomina mi to wyścig pod tytułem, kto ukradnie pierwszy. Ten zgarnia całą pulę. A jeżeli już o kradzieży mowa, to czy można ukraść model językowy? Okazuje się, że tak. Wystarczy po prostu skorzystać z niego w sprytny sposób. Taka metoda nazywana jest destylacją modelu i nie ma to nic wspólnego z Grunwaldem. Po prostu wykonuje się wiele zapytań, stopniowo wyciągając zgromadzoną weń wiedzę. Specjaliści z Google postanowili przebadać ten proces i opublikowali ostatnio pracę zatytułowaną Kradzież części produkcyjnego modelu językowego. Zaatakowali tak swojego Palm 2 oraz ChatGPT swojej konkurencji, czyli OpenAI. Wydając nawet nie 20 dolarów, wyciągnęli sporo informacji z modeli ADA i Babbage. Szacują też, że zaatakowanie w ten sam sposób GPT 3.5 Turbo zamknęłoby się w kwocie około 2000 dolarów, a więc Kwota ta jest do udźwignięcia nie tylko przez wielkie korporacje. Tylko po co w ogóle coś takiego robić? Ano, trenowanie modeli to proces długi i skomplikowany. Nie dziwne więc, że potrafi kosztować miliony dolarów i firmy je tworzące strzegą swoich sekretów tak dobrze, jak tylko się da. A tutaj proszę, wydając jakiś śmieszny ułamek tej kwoty możemy uzyskać coś w miarę zbliżonego. Tylko wątpliwymi etycznie metodami. Polecam całą pracę, bo specjaliści z Google opisują też sposoby, jak przed atakiem tej kategorii można próbować się bronić. Jeżeli uważacie, że to tylko teoretyczne rozważania, to mam dla Was ciekawą wiadomość, która może zmieni Wasze zdanie. Parę dni temu Midjourney Journey zaliczyło przerwę w działaniu. Coś, co na pozór wyglądało jak atak DDoS, podobno jednak nim nie było. Rzekomo to konkurencja Stable AI, twórcy Stable Diffusion, próbowała zeskrapować, czyli wyciągnąć z ich modelu informacje, co doprowadziło do paraliżu Midjourney. Prezes Stability AI zaprzecza na Twixerze tym oskarżeniom i deklaruje współpracę w celu ustalenia, co tak naprawdę się stało. To klasyczny przykład słowa przeciwko słowu, i pewnie nigdy nie dowiemy się ile w tym prawdy, ale wieść gmin niesie, że Midjourney zablokowało dostęp do swojej usługi. Wszystkim pracownikom Stability AI. Zresztą to nie jedyna nałożona blokada. W związku z nadchodzącymi w Stanach Zjednoczonych wyborami postanowili też nie dolewać oliwy do ognia i uniemożliwili przynajmniej czasowo opcję generowania grafik wykorzystujących wizerunek tak Joe Bidena, jak i Donalda Trumpa. Pewnie niewiele to zmieni, bo memierze i tak znajdą sposób na obejście blokady, albo po prostu skorzystają z innych narzędzi do generowania syntetycznych polityków. Firma Cognition Labs poinformowała, że stworzyła pierwszego syntetycznego, a w dodatku autonomicznego programistę z prawdziwego zdarzenia mowa o Devinie. Wystarczy powiedzieć mu, czego oczekujemy, a on zajmie się całą resztą. Przygotuje sprytny plan, krok po kroku, jak się w ogóle do rozwiązania zadanego problemu zabrać. Napisze skrypty, skorzysta z dostępnych API, czy też zajmie się rozwiązywaniem napotkanych w toku programowania błędów. Tak po przygotowaniu projektu, który powinien działać, Devin go jeszcze przetestuje. Jeżeli napisane oprogramowanie nie zadziała i wyrzuci jakiś błąd, to przeprowadzi cały proces debugowania, analizując wyświetlone komunikaty i szukając samemu rozwiązania. Wbudowano w niego edytor kodu, powłokę systemową, czy też przeglądarkę internetową, co sprawia, że wszystkie potrzebne mu narzędzia działają w odizolowanym środowisku, w którym podobno niczego nie zepsuje. Generuje też raporty, oczekując na naszą krytykę, aby lepiej dopasować się do naszych oczekiwań. Nawet Podstaw nie musicie uczyć go sami, bo przecież to chciałby płacić za naukę. Nie potrzebuje też przerwy na obiad, bo może zasuwać całą dobę w kółko. Takiego starzysty to ze świecą szukać, bo może nawet Korela potrafi. Testując jego możliwości na open source'owych projektach, okazało się, że był w stanie rozwiązać jakieś 14% zleconych mu zadań. Jeżeli nie brzmi to dla Was imponująco, to jest to wynik od 3 do ponad 10 razy lepszy niż osiągnęły inne duże modele językowe, a im Trzeba było jeszcze pomagać, mówiąc dokładnie, co mają robić. Devin jest wciąż w fazie zamkniętych testów, więc jeżeli widzicie dla niego jakieś zastosowanie, możecie zgłosić się bezpośrednio do Cognition Labs, choć kolejka jest pewnie spora. Innym modelem, który jednak możecie przetestować na własną rękę bez proszenia nikogo o zgodę, jest trzecia wersja Claude'a, autorstwa francuskiej firmy Antropic. A stało się o nim ostatnio całkiem głośno. W wielu testach pobił on GPT-4 od OpenAI, ale nie to akurat przykuło moją uwagę. Inżynier promptów Antropika, Alex Albert, podzielił się pewną historią z wewnętrznych testów Clouda 3 w najbardziej zaawansowanej wersji nazwanej Opus. Model wykazał się czymś, co można by nazwać metaświadomością. Spokojnie, nie wyrzucajcie komputerów za okno z powodu widma nadciągającej katastrofy. Wygląda po prostu na to, że ma zdolność monitorowania swoich wewnętrznych procesów. To znaczy, jeszcze bardziej łopatologicznie, zastanawia się nad tym, co tak właściwie robi, a nie tylko to robi. Przy jakiej okazji to zaobserwowano? Rzeczą, którą często się bada w kontekście modeli, jest ich zdolność do przetwarzania szerokiego kontekstu, czyli tego, ile są w stanie przechowywać w pamięci i nie zacząć tego mieszać. Na przykład, kiedy mamy do czynienia z jakimś długim tekstem. Można więc w taki ogromny zbiór danych wrzucić coś, co do niego zupełnie nie pasuje, a potem zapytać, czy nie zauważył czegoś nietypowego. To szukanie igły w stogu siana i modele dość słabo sobie z tym radzą. Klot 3 Opus jednak nie tylko bezbłędnie wyłowił z dokumentów o programowaniu i startupach coś dotyczącego składników na pizzę, pewnie ananasa, ale jeszcze zasugerował, że pewnie znalazło się to tam w celu sprawdzenia jego uwagi. Cóż. Dla jednych może brzmi to totalnie nieistotnie. Dla innych było powodem do krzyku, że oto kolejny krok na osiągnięcie przez sztuczną inteligencję świadomości. Eksperci jednak uspokajają, AI, chociaż czasem wydaje się niezwykle bystre, to jeszcze daleko mu do prawdziwej samoświadomości. Potwierdzają to liczne wpadki, jak choćby niedawna ze sprzedażą przez bota nowego samochodu za dolara. Do grona tych niesławnych dołączył Amazon. Wprowadzili na swojej stronie pole tekstowe, w którym zadać można pytanie, jeżeli wyszukiwarka i opis produktu nie rozwiały wszystkich naszych wątpliwości. No i okazuje się, że to pole nie jest w żaden sposób sprawdzane. Można zapytać na przykład o pomoc w napisaniu jakiegoś skryptu w Pythonie i dostaniemy odpowiedź a to wszystko za darmo. Nie trzeba zużywać własnych tokenów, a wykorzystać po prostu dawcę w postaci Amazona. Cóż, raczej nie zbiednieją z tego powodu. A jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak takich wpadek nie popełniać, bo Twoje kieszenie mogą nie być tak głębokie jak Jeffa Bezosa, choć szczerze tego życzę, to zapraszam Cię na szkolenie AI Devs 2 Reloaded. Wraz z Adamem i Jakubem nauczymy Cię, jak budować aplikacje wykorzystujące wielkie modele językowe i robić to dobrze. To jest ostatnia okazja, bo startujemy już w poniedziałek, 18 marca, i będziemy wspólnie działać, wymieniać się spostrzeżeniami i rozwiązywać problemy przez kolejne 5 tygodni. W opisie pod materiałem znajdziesz też ulotkę dla szefa, jeżeli potrzebujesz przekonać go do dofinansowania Twojego rozwoju. I to już wszystko na dziś. Tymczasem dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia wkrótce w bardziej klasycznym formacie.